Ja tylko powiem, że to jest człowiek, który wykonał niebagatelną pracę, przygotowując się do tej walki. A uwierzcie mi, że widziałem 12 zawodników, spędziłem z nimi cały dzień. Krzysztof to jak dla mnie numer one, jeżeli chodzi o włożenie pracy. Oczywiście na tarczach Przemek Krzyszka, Unique Fight Club. Może nie każdy wie, ale Krzysiek oprócz kulturystycznej przygody, którą miał, również się ruszał i trenował sporty walki. Pojedynek odbędzie się oczywiście w kategorii ciężkiej. Dziękujemy bardzo. Zawsze mnie to zaskakuje, że zawodnicy tylko pokażą tą stójeczkę. Ja tam czekam zawsze na parter, na zapasy, ale może za chwilę to zobaczymy, bo jego przeciwnikiem jest Piotr Żeliga. Czyli na co dzień trenuje w Art Fight Rzeszów. Mirosław Kielar będzie tarczował. Oj, już widzę, że jest dynamika, jest motywacja, jest szybki lewy. Słuchajcie, to media trening się rzadko robi, więc czasami się pojawia lekki stres. Ładne zejścia z linii ciosu. To ja jeszcze tylko na koniec pragnę przypomnieć. Trener, Piotek, myślę, że warto. Trener główny, Rafał Antończak, miał bardzo tragiczną historię, ponieważ doznał zawału serca i popadł w śpiączkę podczas walki. I chciałbym przypomnieć, że jest oczywiście akcja charytatywna, którą można wesprzeć. Zbiórka. Zbiórka jest na siebie, błagam. Proszę wszystkich o pomoc serdecznie, bo trener leży. Chcemy, żeby się wybudził i wrócił jeszcze. Także dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc, naprawdę. Dziękujemy. A teraz czas na drugie zestawienie, a zmierzą się w nim. Patrycja Milady Vieja! Uśmiechnięta przed debiutem. Na co dzień trenująca w Poznaniu w Ankosie MMA. Pod okiem Andrzeja Kościelskiego, a dzisiaj na tarczach Dawid Romański, który również ją przygotowuje.
na razie umiejętności stójkowe. I pierwsze dzisiaj kopnięcie. Mamy obalenie. Musi być obalenie, skoro Ankos MMA. Dziękujemy. Duże brawa. O, brawa, brawa, brawa. Tam kątem oka spoglądała jej przeciwniczka, a jest nią. Karolina, way of blonde, Brzuszyńska. Karolina trenuje w KSW CrossFit Gym, oczywiście pod okiem trenera Antoniego Chmielewskiego. Coś mi intuicja podpowiada, że zobaczymy również tylko stójkę teraz. To, z czego Karolina słynie, czyli te kopnięcia i szybkie nogi. Bardzo dziękujemy. Way of Blonde. A teraz, moi drodzy, czas na trzeci pojedynek. A zobaczymy w nim. Aleksander Sasza Muzejko. Przyznam szczerze, że sam jestem ciekawy, jak Sasza się przygotował, co umie, co potrafi. Zaraz próbkę mamy obalenia do bocznej. Czyżby gilotynka? Prawie. Clemens Ewald, jego trener, którego możecie teraz oglądać. Czyżby Mata Leo? Nie. Bardzo dziękujemy. Duże brawa. Sasza. Moi drodzy, a jego przeciwnikiem jest... Krystian Krychawilczak. Zwany popularnie Krychą UFC. Widzę, że na tarczach Alan Kwieciński. Alan, zawodnik WCA. Ładne zajście i obalenie.
Zerwanie uchwytu, przejście za plecy i obalenie. Bardzo dziękujemy. Krycha mówi, że nie ma co się męczyć. Oczywiście panowie są zakontraktowani w kategorii półśrednio. O, teraz już widzę. Słuchajcie, czwarty pojedynek, a zmierzą się w nim. Arkadiusz Tańcula! Arek wraca po morderczym pojedynku. Myślę, że dużo osób tego nie zapomni na ostatniej gali. A to będzie go tarczował Robercik Ruchała. Oczywiście Grappling Kraków. Myślę, że warto powiedzieć, że kategoria wagowa się zmieniła i panowie się biją w pół ciężkiej, gdzie do 93 kg. Dziękuję bardzo. Arek Tańcula. Moi drodzy, a jego przeciwnikiem jest były mistrz kategorii średniej, a jest nim Marcin Malczyński. Jak mówiłem, zmiana kategorii. Marcin narzekał na te zbijanie wagi. Mówił, że teraz się czuje zdecydowanie lepiej. A na tarczach oczywiście Grzegorz Szulakowski. Marcin na co dzień trenuje w nowo powstałym klubie Solo w Namysłowie, ale również u Karakana we Wrocławiu. Duże brawa, Marcin Malczyński. Już teraz widzę, rozgrzewa się kolejny zawodnik z piątego zestawienia, a zobaczymy w nim. Piotr, miły pan Kołaczyński. Myślę, że jedna z największych niewiadomych. Piotrek niechętnie dzieli się w mediach społecznościowych tym, jak się przygotowywał do walki. Na tarczach Krystian Wojciechowski. A ważna informacja, miły pan na co dzień trenuje w Legia Fight Club. Oczywiście odwrócona pozycja, jak widzicie, mańkut.
i tyle. Moi drodzy, duże brawa, Miły Pan. A jego przeciwnikiem jest... Norbert Smolasty Smoliński. To tylko dwie informacje, oczywiście walka zakontraktowana w kategorii półśredniej. A druga rzecz, obaj panowie debiutują. Na tarczach Norbert Daszkiewicz. Five The Gym Club. Zejścia. Znając Norberta, na pewno zobaczymy jakieś obalenie. W końcu wywodzi się z zapasu. Ładna defensywa. Wyobrażam sobie, żeby Miły Pan wchodził w nogi. Ale kto wie. Smolasty, dziękuję. Kolejny, szósty pojedynek, a wystąpi w nim. Maksym, maksymalnie, Żukowski. Przemek Krzyżka ponownie na tarczach. Unique Fight Club. Tutaj również odwrócona pozycja. Duże brawa! No i myślę, to na co wszyscy czekają. Jego przeciwnikiem jest... Filip Zabielski! Wchodzący tanecznym krokiem. Filip lubi tańczyć. Ostatnio tańczył na urodzinach u Michała Gały na stole. Widać, że ta technika bokserska dużo lepsza niż mieliśmy okazję oglądać podczas pojedynku z hejterem. Co prawda tarcze nie oddają. Jak będzie, przekonamy się jutro. Filip mówi, że jest dobrze. Że jest zajebiście. Moi drodzy, duże brawa. Filip Dabielski. Teraz czas na siódmy pojedynek, a zmierzą się w nim. Amadeusz Ferrari Roślik!
poruszanie. Są też wiatraczki, z których jest znany Władca Piekieł. Z boku stoi Robert Roszkiewicz. Ale myślę, informacja, którą mogę podać śmiało oficjalnie, również trenuje w Akademii Sportów Walki Winanów u Mirka Oklińskiego. Wow! Serio? That's all? Dopiero jutro zobaczycie, co potrafię. Diabelskie słowa. Duże brawa. Amadeusz. A jego przeciwnikiem jest osoba o spokojnym... Zresztą, proszę. Filip! Filipek! Marcinek! Chciałem powiedzieć o osobie spokojnym. Nie mogę się doczekać szczerze tej walki. Myślę, że czekam na nią najbardziej. Filip już nieraz pokazywał, że stójkowo świetnie sobie daje radę. Przypominam pierwsze gale Fejmu, na których wypadł bardzo dobrze. Aj, dynamiczne obalenie i od razu dosiad. Trener Mariusz Mazur, oczywiście. Z tej strony panowie, proszę. Duże brawa, Filipek. Czas na ósme zestawienie, a zawalczą w nim. Mikołaj Mikser Magdziarz. Bez trenera. Wschodnie sztuki medytacji. Duże brawa! Mikser. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, musicie kupić pay-per-view. Zapraszam jutro na galę. A jego przeciwnikiem jest... Piotr Popo Węgrzyn! Aj, król parkietu. Takich ciekawostek, walka odbywa się w limicie wagowym, ustalonym limicie wagowym, do 82 kg. A ciekawostką jest to, że Popo jest cięższy o 7 kg. Obalenie i wejście do gardy. Ground and pound. Zrzucenie nóg i do bocznej. Stabilizacja i obijanie głowy. Na tarczach Norbert Daszkiewicz ponownie. Było przekrojowo, tu parter, zapasy i stójka. Brawo. Moi drodzy, a teraz czas na pierwszy co-main event gali Fame MMA 11, a zawalczą w nim Daniel Dani Ferreri. Ciao.
gdzie pojawił się nieoczekiwanie w zestawieniu w Fight Cardzie. Przypominam, że Sylwester doznał kontuzji, zerwał mu zadła krzyżowe przednie. Dlatego pojedynek odbędzie się w formule bokserskich. Ale warto zaznaczyć, że w rękawicach to MMA. Umowny limit 73 kg. Damian na pewno będzie lżejszy. Na tarczach Krzysztof Klęcer, Unique Fight Club. Duże brawa. Dany Ferreri. Przypominam przez E. I to jest nazwisko. Czas na reprezentanta w atach. A jego przeciwnikiem będzie... Sylwester Vartenga! Sylwek zdradził, że nie ma rękawic jego rozmiaru. Przypomnijmy, że początkowo przeciwnikiem Sylwka miał być Oj Wojtek, który już za moment. A kilka sierpów mocnych do przodu. A już chciało być wprowadzać do parteru, ale nie ta formuła. Sylwester Vartenga, dziękuję. A teraz czas na kolejny co-main event gali Fame MMA 11. Zobaczymy w nim. Wojciech, Oj Wojtek, Przeżycki! Oddanie szacunku do przeciwnika. Elementy judo ładne. Zerwanie klamry. Jest jeden geniusz, który to robi też siłą mocy, w internecie znany. Tak czułem, mówiłem, że na pewno przygotowaliście coś z Tymkiem. Duże brawa! Oj Wojtek! Moi drodzy, a jego przeciwnikiem jest... Marcin Dubiel! Przypomnę, że Marcin bierze walkę na 10 dni przed. 12 poprawiam je nawet. Przemek Krzyszka, Unique oczywiście. Marcin mówił, że był w treningu. Jakim okaże się jutro? Ale na pewno zrobił progres od ostatniej walki z Kacprem Błońskim. Krótko i na temat. Marcin Dubiel, duże brawa.
teraz, moi drodzy, czas na danie główne, czyli walkę wieczoru, 11. walkę na tym fight cardzie. Zobaczymy w nim. Boris the Tasmanian Devil Mańkowski! Brawa, brawa, brawa. Jedziemy. Pani partner Karol Łapawa. Sporty walki Gosteń. Oczywiście główny trener stoi naprzeciwko, Tomasz Dylak. Borys zrobił ogromny progres w tej płaszczyźnie. To widać od razu, słuchajcie. Zejścia z linii ciosów. Oczywiście elementy rozgrzewki. Borys trenujący na co dzień, trzeba powiedzieć, w Czerwonym Smoku w Poznaniu oczywiście. Duże brawa! Proszę Państwa, to jest naprawdę piekielnie sportowe zestawienie. A jego przeciwnikiem jest... Stormin Norman! Artur Tatosian, popularnie zwany Arturo. Wielokrotnie mówił, że to nie jest najmocniejsza strona boxing, ale że chciałby zrobić duży progres. I wydaje mi się, że zrobił. Ostatnia walka z Maćkiem i Jewtuszką. Przypominam, że tutaj panowie mają jedną rundę, 15 minut w małych rękawicach. Dirty boxing. Czyli to, co Norman lubi. Duże brawa! Norman Park! Siema, powiedział Norman. Słuchajcie, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o media trening.